W dzisiejszym filmie opowiemy sobie o funkcji wykładniczej oraz o jej własnościach. Dodatkowo przerobimy sobie także różne typy zadań właśnie z funkcji wykładniczej oraz zrównań i nierówności wykładniczych, czyli to jest naprawdę taki przegląd zadań dotyczących funkcji wykładniczej, równań, nierówności. Pojawią się także na końcu zadania z parametrem, w związku z czym nie przedłużam, zaczynamy. Co to jest funkcja wykładnicza? A więc funkcją wykładniczą nazywamy taką funkcję, którą właśnie można zapisać wzorem y równa się a do potęgi x. No i tutaj oczywiście a jest po prostu pewną ustaloną liczbą rzeczywistą dodatnią, tak? I dodatkowo jest ona różna od 1. Dziedziną funkcji wykładniczej jest zbiór liczb rzeczywistych. No dobrze, więc gdybyśmy mieli to a równe 1, tak, to wtedy nie mielibyśmy do czynienia z funkcją wykładniczą a do x, tylko mielibyśmy do czynienia po prostu z funkcją stałą y równa się 1. Dlatego dla każdego innego a dodatniego różnego od 1 właśnie mamy funkcję wykładniczą a do potęgi x. Jeśli chodzi o te własności, to część własności będzie zależeć właśnie od tego, jaką mamy tą podstawę, no bo tutaj to nasze a to jest właśnie podstawa. Więc w zależności od podstawy tej potęgi będziemy mieć dwa przypadki, ale część tych własności jest niezależna od tej podstawy. I na przykład z takich własności niezależnych jest zbiór wartości, dlatego że ta funkcja ona zawsze przyjmuje wartości dodatnie od 0 do plus nieskończoności. Dodatkowo ta funkcja ona nie ma miejsc zerowych. No zresztą widzimy to ze zbioru wartości. 0 nie należy do zbioru wartości, więc nie możemy mieć miejsc zerowych. Dodatkowo funkcja ta jest różnowartościowa i takim charakterystycznym punktem także dla niej jest punkt 0,1, tak? Czyli punkt przecięcia z osią OY jest to punkt 0,1. Dodatkowo możemy także zapisać, że funkcja jest monotoniczna, ale ta monotoniczność, a konkretniej charakter monotoniczności tej funkcji będzie już zależeć właśnie od tej podstawy potęgi. Zauważmy, mamy tutaj z lewej strony funkcje 3 narysowane, dla których ta podstawa właśnie potęgi jest mniejsza od 1, tak? Czyli a należy od 0 do 1. No jak tutaj zauważycie, to dla a właśnie należącego od 0 do 1, to ta funkcja ona jest malejąca. Co więcej, spójrzcie, dla wszystkich x-ów od minus nieskończoności do 0, funkcja przyjmuje wartości powyżej jedynki, tak? Czyli mam tutaj na myśli ten fragment funkcji, a dla x-ów od 0 do plus nieskończoności funkcja przyjmuje wartości w przedziale 0,1. Tak intuicyjnie, jak sobie jeszcze spojrzymy, to zauważcie, że im bliżej ta podstawa tej potęgi, czyli to nasze a, jest jedyneczki, tym bardziej ta funkcja jest taka położona, co nie? Czyli gdybyśmy się jeszcze bliżej zbliżyli do jedynki, to ona byłaby tutaj jeszcze bardziej taka położona, tak? A im właśnie bardziej zbliżamy się z tą podstawą tej potęgi do zera, czyli im bliżej to nasze a jest zera, to tym bardziej ta nasza funkcja jest taka ostra, tak? Tutaj. Zupełnie inaczej to się ma, gdy ta podstawa jest właśnie większa od jedynki, tak? Czyli tu mamy na przykład 2, 10 i 5 czwartych. To wtedy mamy do czynienia z funkcją rosnącą. No i zauważmy, że znowu tutaj im bardziej jesteśmy bliżej tej jedynki, tutaj na przykład to 5 czwartych jest najbliżej jedynki, tym bardziej ta funkcja no, będzie blisko jedynki sobie leżeć, tak? Więc gdybyśmy się jeszcze bardziej zbliżali do jedyneczki, to tym bardziej ta nasza funkcja przypominałaby po prostu funkcję stałą y równa się 1. Dobrze, skoro sobie omówiliśmy podstawowe własności, to przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze będzie takim zadaniem na rozruch. I co mamy tutaj zrobić? Wiemy, że do wykresu funkcji wykładniczej, więc już wiemy, że mamy do czynienia z funkcją a do x, należy punkt a minus 4, 16. Mamy napisać wzór tej funkcji. To skoro punkt a minus 4, 16 należy do tej funkcji, do wykresu tej funkcji, to w takim razie możemy sobie po prostu ten punkt podstawić, bo jedyną niewiadomą, jaką my w chwili obecnej mamy, to jest właśnie a, tak? My nie wiemy, co się kryje pod tą podstawą potęgi i żeby ten wzór funkcji napisać, musimy to a poznać. Mamy jeden punkt, jedną niewiadomą,
podstawiamy po prostu. Czyli 16 w miejsce Y równa się a do minus czwartej. No dobrze, i teraz mamy do czynienia z takim równaniem i jak sobie z tym poradzić? Najłatwiej jest sprowadzić tą liczbę, którą mamy z lewej strony, czyli tą szesnastkę, do pewnej liczby, która w potędze będzie miała tę samą potęgę. U nas to oczywiście może być potęga minus 4. Na początku też możemy sobie oczywiście to odwrócić, jeśli tak jest Wam łatwiej. Albo jeżeli nie chcemy sprowadzać szesnastki do potęgi minus 4, to zawsze możemy sobie tak zrobić, że to nasze a do potęgi minus 4 to jest a do minus 1 i to jest jeszcze do 4, tak? No i tutaj będziemy mieć 16. Czyli mamy 1 przez a do czwartej równa się 16. A to 16 ja sobie mogę rozłożyć, ponieważ 16 podzielone przez 2 to jest 8, przez 2 to jest 4, przez 2 to jest 2, przez 2 to jest już 1. Czyli zauważmy, że 16 to jest 2 do czwartej. Czyli udało się tutaj nam znaleźć taką podstawę, w tym przypadku to jest dwójeczka, którą właśnie jak podniesiemy do czwartej potęgi, to uzyskamy 16. Czyli teraz mogę sobie przyrównać te podstawy, czyli 1 przez a musi być równe 2, tak? Czyli wymnażam sobie przez a, bo wiem, że na pewno a z założeń musi być z przedziału 0,1, suma 1 plus nieskończoność, tak? Więc jak przemnożę przez a, to mam, że 1 równa się 2a, po podzieleniu przez 2, 1 druga równa się a. Czyli ta nasza funkcja ma wzór 1 druga do potęgi x. No to możemy teraz sobie z powodzeniem przejść do podpunktu B. Oblicz wartość funkcji f dla argumentu 3,5. Czyli mamy obliczyć wartość funkcji, więc mamy obliczyć y dla argumentu 3,5, czyli dla x równego 3,5. Czyli chcemy obliczyć f od 3,5. Więc muszę sobie podstawić w miejsce x, więc będę mieć tutaj 1 druga do potęgi 3,5. Zauważcie, że to 1 druga do potęgi 3,5 mogę sobie zapisać jako 1 druga do potęgi 3 dodać 1 druga, tak? No bo 3,5 to jest właśnie 3 i 1 druga. Więc to będzie 1 druga do potęgi 3 razy 1 druga do potęgi 1 drugiej. No i tutaj odsyłam Was do filmu z potęg i pierwiastków. Tam omawiamy sobie właśnie zadania maturalne z poziomu podstawowego i obliczamy także tam tego typu rzeczy. I tak, 1 druga do trzeciej to jest 1 ósma, tak? A 1 druga do 1 drugiej to jest pierwiastek z 1 drugiej. No ale nie zostawię tego w ten sposób, tylko jeszcze sobie to uwymiernię. Czyli będę miała 1 ósmą razy 1 przez pierwiastek z 2, tak? I teraz właśnie przechodzę do tego uwymierniania. Czyli przemnażam przez pierwiastek z 2 nad pierwiastek z 2. Tutaj w takim razie uzyskuję pierwiastek z 2 przez 16. No i to jest oczywiście odpowiedź w tym zadaniu. Mamy teraz podać argument, dla których funkcja f przyjmuje wartości 2. To w takim razie nas interesują te x, dla których f od x równa się 2. A f od x to jest nic innego jak 1 druga do potęgi x, tak? No i to jest już 2. I tutaj już wchodzimy w równania wykładnicze, o których za chwilkę sobie opowiemy troszkę więcej, ale tak pokrótce. Chodzi o to, że szukamy x, czyli szukamy tej potęgi. I żeby nam łatwo było tego xika znaleźć, to musimy tutaj z tej prawej strony tak podziałać, żeby to 2 zapisać jako potęgę 1 drugą. Tak? No to my wiemy, że 2 to jest nic innego jak 1 druga do minus pierwszej. Lewą stronę pozostawiamy bez zmian. I teraz jak mamy te same podstawy tych potęg, to porównujemy wykładniki. Czyli x równa się minus 1. No dobrze, i teraz przechodzimy do ostatniego podpunkciku, podpunkt D. I ten podpunkt D możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest sposobem z wykresem, tak? Czyli wykorzystujemy sobie wykres funkcji, żeby go wykorzystać, to oczywiście wcześniej musimy sobie naszkicować go i odczytujemy z wykresu, tak? I to będzie nasz pierwszy sposób. Czyli co musimy zrobić? Na początku musimy naszkicować właśnie wykres funkcji 1 druga do potęgi x. No to my wiemy, że na pewno tutaj przechodzimy przez punkt 0, 1. Wiemy, że ta funkcja będzie malejąca, tak? Co by było na przykład, gdybyśmy za x wstawili minus 1? Gdybyśmy za x wstawili minus 1, to mielibyśmy 2,
Tak? Gdybyśmy za x-a wstawili minus 2, to mielibyśmy 1/2 do potęgi minus drugiej. Czyli mielibyśmy 2/2, prawda? Bo ten minus tutaj wpłynąłby nam na to 1/2, bo wiemy, że minus w potędze tworzy nam odwrotność, prawda? Czyli uzyskalibyśmy 2/2, czyli 4. A na przykład f od 1 to jest 1/2 do 1, czyli 1/2. W takim razie ten wykres funkcji moglibyśmy mniej więcej zapisać w taki sposób, tak? I teraz zaznaczam sobie, bo mnie interesują te x-y, dla których f od x jest mniejsze od 2, więc zaznaczam sobie tutaj tą moją dwójeczkę i mnie interesuje f od x właśnie mniejsze od 2, czyli pytanie właśnie, dla jakich x-ów mamy wykresik w tym szarym polu? No to ja sobie patrzę i to jest konkretnie tutaj ten fragment, co nie? Oczywiście tam on idzie do końca, czyli to by były x-iki od minus 1 do plus nieskończoności. I tutaj skorzystałam sobie właśnie z wykresu i odczytałam z tego wykresu, dla jakich x-ów dana nierówność jest spełniona. Jak mogę to zrobić inaczej? No mogę sobie to po prostu wyliczyć, korzystając z tej nierówności, że f od x ma być mniejsze od 2, czyli 1/2 do potęgi x ma być mniejsza niż 2. W takim razie znowu, tak samo jak przy równaniach, ja będę chciała sobie porównywać te wykładniki, tak? Więc muszę sobie to, co mam z prawej strony, zapisać jako właśnie 1/2 do pewnej potęgi. No to ja już wiem, że to jest 1/2 do minus pierwszej. I teraz nawet jak sobie spojrzymy w tablice maturalne, to mamy tam informację, w jaki sposób ja mogę sobie te wykładniki porównywać. Jeśli ta podstawa potęgi jest z przedziału 0,1, czyli mam do czynienia z funkcją malejącą, to ja muszę odwrócić znak nierówności, kiedy przechodzę właśnie do porównywania samych potęg. Czyli mam x, ale on będzie większy od minus 1, tak? Czyli tutaj zmienia mi się ten znak nierówności, ponieważ ta podstawa była z przedziału 0,1, tak? Bo miałam do czynienia z funkcją malejącą. Zresztą zawsze, kiedy mamy do czynienia z funkcją malejącą, tak? I porównujemy sobie właśnie tą funkcję, to jak przechodzimy do porównywania argumentów, to odwraca się nam znak nierówności. Przy funkcjach rosnących znak zostaje zachowany. Czyli jak tutaj byśmy mieli w podstawie właśnie mielibyśmy coś większego od 1, to znak by się nam zachował. Ostatecznie otrzymaliśmy taką samą odpowiedź dla obu tych sposobów. Pierwsze zadanie rozruchowe. Mam nadzieję, że tu jest wszystko jasne, możemy przejść do kolejnego. To już jest troszeczkę ciekawiej, tak? A mianowicie, mamy wyznaczyć zbiór wartości funkcji. No i zauważmy, że no te funkcje są już troszeczkę bardziej skomplikowane niż ta na przykład, którą wcześniej widzieliśmy, czy też niż ta, którą widzieliśmy wcześniej na wykresach, tak? I czy możemy te funkcje narysować? No, na pewno nie byłoby to łatwe, więc od razu rysowanie jako taka pierwsza myśl odpada. Tak? No bo narysowanie samego 49 do x byłoby dość łatwe, 49 do x minus 6 też, ale no pojawia się tutaj nam jeszcze to minus 7 do potęgi x. I zróbmy sobie tutaj takie małe odniesienie. Jak pamiętacie na przykład, kiedy mieliśmy do czynienia z funkcjami trygonometrycznymi, mieliśmy określić też zbiór wartości i te funkcje no były na przykład tak dość skomplikowane, to staraliśmy się wszystko zapisać przy pomocy jednej funkcji, tak? Na przykład przy pomocy sinusów albo przy pomocy kosinusów i później robiliśmy sobie podstawienie, że właśnie t równa się tej na przykład sinus x albo kosinus x i uzyskiwaliśmy jakąś funkcję na przykład wielomianową, tak? Już g od t i działaliśmy na wyznaczeniu zbioru wartości tej funkcji wielomianowej czy też kwadratowej, a to potrafimy robić. Więc tutaj zamysł jest ten sam, czyli musimy najpierw się zastanowić, czy damy radę sobie troszeczkę pomóc podstawieniem i być może właśnie wtedy uzyskamy jakąś funkcję, której zbiór wartości jest łatwy do wyznaczenia. Zacznijmy w takim razie od A. Mamy wyznaczyć zbiór wartości funkcji f od x równa się 49 do x minus 7 do x minus 6, tak? X jest oczywiście rzeczywiste, jak przy każdej funkcji wykładniczej. Nie mamy tutaj ograniczenia, tak, do mniejszego zbioru. Na przykład w B sobie ograniczyliśmy. Czy coś to nam przypomina? To 49 i 7 może nam coś sugerować. A mianowicie, no, to 49 to jest 7 kwadrat, tak?
Więc z automatu tutaj już od razu pojawia się nam ta funkcja troszkę kwadratowa gdzieś tam w tle. Pojawił się ten kwadrat, być może właśnie sprowadzenie do funkcji kwadratowej będzie dobrym pomysłem. I ja zauważam, że 7 do potęgi 2 i to jeszcze do x, to jest 7 do potęgi 2x, prawda? Ale ja od razu mogę sobie zauważyć, że przecież to będzie 7 do x i to jeszcze do kwadratu. To mi troszeczkę od razu ułatwia, bo teraz ja mogę sobie podstawić, że t to się równa 7 do x. No i tutaj musi się pojawić założenie o tym naszym t, prawda? No bo t nie może być w tym przypadku rzeczywiste. To tak jak przy sinusach i kosinusach, t na przykład było z przedziału minus 1, 1, tak? Jeśli t by było sinus x, no to t by było z przedziału minus 1, 1. Bo braliśmy zawsze zbiór wartości tej funkcji, za którą sobie podstawiamy t. W naszym przypadku ta funkcja, za którą sobie podstawiamy t, to jest 7 do x. Jaki jest zbiór wartości funkcji 7 do x? Przypomnijmy sobie z początku filmu. To jest po prostu przedział od 0 do plus nieskończoności, prawda? Czyli to są wszystkie liczby rzeczywiste dodatnie. Więc tutaj t też po prostu musi być liczbą rzeczywistą dodatnią, czyli od 0 do plus nieskończoności. No i teraz ja mam nową funkcję, g od t sobie ją nazwijmy. T kwadrat minus t minus 6. I podsumowując tutaj ten począteczek, to co uzyskujemy? Zauważamy, że funkcja f od x jest tak naprawdę no przede wszystkim funkcją ciągłą, bo to jest niezbędne, ale dodatkowo jest złożona z takich dwóch funkcji ciągłych. W tym przypadku to będzie to nasze t od x, tak? I będziemy mieć, może być g od t, tak? I dziedziną tej funkcji g jest zbiór wartości funkcji t, prawda? Czyli dziedzina dla tego g od t to jest nic innego jak t większe od zera. No i moglibyśmy sobie jeszcze tutaj zapisać, że f to by było nic innego jak g złożone z t, tak? To by była funkcja wewnętrzna, to by była funkcja zewnętrzna. I teraz największą wartością funkcji f będzie też największa wartość funkcji g, a najmniejszą wartością funkcji f będzie najmniejsza wartość funkcji g. No i zauważmy, że żeby wyznaczyć zbiór wartości, to potrzebujemy tak naprawdę zbioru wartości funkcji g, tak? Dla odpowiednich tutaj t. No to możemy sobie spróbować wyznaczyć zbiór wartości tej funkcji g właśnie przy ograniczeniu, że t jest większe od zera. No to co robimy? Sprawdzamy sobie na początku wierzchołek, bo wiemy, że to jest funkcja kwadratowa. Jeśli chodzi o wierzchołek, to będzie minus b przez 2a, czyli to jest 1 przez 2, czyli 1 druga. Jak najbardziej należy to tutaj do tego przedziału 0 plus nieskończoność, tak? To jest większe od zera, więc potrzebujemy teraz q, czyli g od 1 drugiej, tak? To jest to nasze q. To jest 1 druga do kwadratu minus 1 druga minus 6, czyli to jest 1 czwarta minus 2 czwarte minus 6. Czyli to jest minus 1 czwarta minus 6, minus 6 i 1 czwarta. No dobrze, i co jeszcze mogę sobie zauważyć? Mogę sobie nawet zrobić taki bardzo prowizoryczny rysuneczek. No i zauważmy, że niech tu będzie 1, niech tu będzie 1 druga. O, w tym miejscu mamy nasze q i p, tak? Ramiona tej funkcji byłyby skierowane do góry i g od zera byłoby równe minus 6, prawda? Oczywiście to już tutaj jest nieosiągalne, bo t równe 0 nie należy do naszej dziedziny, ale możemy sobie zaznaczyć otwarte kółeczko. No i w jakiś tutaj taki sposób ta nasza funkcja g od t by się zachowywała. Więc zbiorem wartości tej naszej funkcji g jest nic innego jak przedział minus 6, 1 czwarta do plus nieskończoności. No i tutaj ten zbiór wartości jak najbardziej się nam zachowuje i zbiór wartości funkcji g jest jednocześnie zbiorem wartości funkcji f, bo tak też działa złożenie, tak? Pamiętacie? Jeżeli chodzi o dziedzinę i właśnie zbiór wartości funkcji e, to dziedzina tej funkcji f będzie taka sama jak dziedzina tej funkcji wewnętrznej, a zbiór wartości funkcji f będzie taki sam jak zbiór wartości tej funkcji zewnętrznej g. Czyli tutaj wszystko ze złożenia my wiemy, że zbiorem wartości w takim razie funkcji f jest zbiór wartości funkcji g, czyli to jest właśnie ten zbiór minus 6, 1 czwarta do plus nieskończoności, lewostronnie domknięty. Dobrze, możemy przejść do podpunktu b. I co my tutaj w tym podpunkcie b mamy? Mamy funkcję f od x równą 3 piąte do potęgi minus x kwadrat dodać 2x dodać 2. Dodatkowo tutaj już mamy narzucone, że x należy od minus 1 do 2. No i znowu zauważmy, że możemy sobie zrobić podstawienie, tak? Niech to nasze t będzie równe minus x kwadrat dodać 2x dodać 2.
Tak? I tutaj my wiemy, że x należy od minus 1 do 2. Możemy sobie oczywiście jak najbardziej zrobić tutaj t od x, czyli po prostu właśnie wytłumaczyć to sobie tymi złożeniami. W związku z czym, jak mam to t od x, to ja wiem, że dziedziną tymi x-ami, dla których ja mam zdefiniowaną tą funkcję t, będzie właśnie taki przedział obustronnie domknięty minus 1, 2. Tak? I moja druga funkcja, niech ona będzie równa g, niech to będzie g od t, to jest funkcja 3 piąte do potęgi t. I tutaj dziedziną tej funkcji właśnie g od t, czyli tymi t, dla których ja sobie będę liczyć to g od t, jest zbiór wartości tutaj tej funkcji. Więc ja muszę poznać zbiór wartości tej funkcji t. Czyli innymi słowy, ja muszę wiedzieć, jaki jest zbiór wartości funkcji kwadratowej na przedziale domkniętym, tak? Czyli chcę mieć najmniejszą i największą wartość na przedziale obustronnie właśnie domkniętym tej funkcji kwadratowej. To co ja znowu robię? Mam t od x równe minus x kwadrat dodać 2x dodać 2. Muszę znaleźć najmniejszą i największą wartość funkcji tej t w tym przedziale domkniętym minus 1, 2. Znowu, potrzebuję do tego wierzchołka, żeby sprawdzić, czy właśnie wierzchołek należy. Więc wierzchołek to będzie minus b, czyli minus 2 przez 2a, czyli przez no 2 razy minus 1. Tak? Czyli to jest minus 2 przez minus 2 i to jest 1. No i to jak najbardziej należy do przedziału minus 1, 2. Więc będę potrzebowała t od 1 oraz t z krańców przedziału. Minus 1 i t od 2. Wyliczam sobie te trzy wartości. T od 1 to jest minus 1 dodać 2 dodać 2, czyli to jest minus 1 dodać 4, więc 3. T od minus 1 to jest minus, minus 1 kwadrat, czyli 1, czyli będzie minus 1, dodać 2 razy minus 1 dodać 2. Minus 1, minus 2 dodać 2, minus 1, tak? Bo to się nam skraca. I T od 2 to jest minus 4 dodać 4 dodać 2, to się skraca i to jest 2. Czyli zbiór wartości tutaj tej funkcji t od x to będzie zbiór minus 1, 3. Więc teraz spójrzmy. Ta funkcja g od t to jest funkcja, która jest funkcją wykładniczą i ona jest funkcją malejącą, prawda? Jakoś w taki sposób się będzie zachowywała. I t, które mnie interesują, to są właśnie t w takim tutaj przedziale minus 1, 3, więc to będzie ten fragment funkcji, prawda? To zauważcie, żeby policzyć zbiór wartości tej funkcji g od t, ja po prostu sobie liczę g od krańców, czyli minus 1 i g od 3. Dlaczego? No bo ta funkcja, ona jest ściśle monotoniczna, prawda? Więc zresztą tutaj też widzę, że ona w ogóle jest ściśle malejąca, więc największa wartość będzie dla najmniejszego argumentu, czyli minus 1, a najmniejsza wartość dla największego argumentu, czyli dla trójki. G od 1 to jest 3 piąte do minus pierwszej, czyli to jest po prostu 5 trzecich, a G od 3 to będzie 3 piąte do trzeciej, czyli 27 125. Więc zbiór wartości tej funkcji f to jest po prostu zbiór wartości funkcji g, prawda? Czyli to jest przedział obustronnie domknięty 27 125 do 5 trzecich. No dobrze, i to by było na tyle w tym zadaniu, więc znowu mamy po prostu złożenie tutaj tych funkcji, czyli f od x to jest nic innego jak g od t od x, prawda? Dobrze. Przejdźmy dalej. Jeśli będziecie chcieli więcej właśnie zadań tego typu, czyli z funkcji, czyli na przykład jak działają złożenia, w jaki sposób wyznaczamy właśnie zbiory wartości i dziedziny poszczególnych tych funkcji wewnętrznych, zewnętrznych, to dawajcie znać, wtedy na pewno pojawi się taki film na kanale. Zadanie trzecie. Naszkicuj wykres funkcji f. I tutaj przechodzimy już do szkicowania wykresów funkcji i żeby naszkicować te wykresy funkcji, to my będziemy potrzebować przekształceń. Tak? Ok, więc narysujmy sobie układ współrzędnych. Zacznijmy od przykładu a. Czyli mamy funkcję f od x równą 2 do potęgi 2x minus 2 i to jest jeszcze minus 4. No i na początek ja bym proponowała zająć się tutaj tym wykładnikiem, no bo zauważcie, że przecież ja sobie mogę jeszcze tą dwójeczkę tutaj wyłączyć przed nawias, prawda? No i jak ja wyłączam sobie przed nawias w wartości bezwzględnej, to otrzymuję tutaj mnożenie 2 razy x minus 1, prawda? Więc ja mogłabym sobie to z powodzeniem rozbić na dwie osobne wartości bezwzględne. Czyli miałabym 2 pod wartością bezwzględną razy wartość bezwzględna z x minus 1. No ale to 2 wartości bezwzględnej to jest przecież nic innego jak dwójeczka, więc otrzymuję coś takiego, prawda?
No i teraz mogę sobie to 2 do drugiej podnieść, czyli będę miała 4 do potęgi x minus 1 minus 4. Więc jak tą funkcję mogłabym narysować? No mogłabym wyjść od funkcji, którą narysowałabym jako pierwszą, od funkcji y równa się 4 do potęgi x, prawda? Teraz mogłabym sobie narzucić na tego x-a wartość bezwzględną, tak? Nie na całą funkcję, na x-a. I jako trzecie przekształciłabym tą drugą o wektor 1 minus 4, tak? Czyli właśnie w x-ie pojawiłoby mi się x minus 1 i tutaj byłoby minus 4. Dlaczego nie na odwrót, tak? Dlaczego najpierw nie zrobić przesunięcia o wektor 1 minus 4 i później nie narzucać tej wartości bezwzględnej? Bo my jak robimy przekształcenia na x-ie, to tak jakbyśmy wzięli po prostu poprzedniego x-a i zastąpili go nowym. Tak, czyli na przykład tutaj, jakbyśmy sobie mieli tą funkcję 4 do x i najpierw zrobilibyśmy przesunięcie o wektor 1 minus 4, to zamiast x-a uzyskalibyśmy x minus 1, tak? To byłby nowy x i on właśnie się bierze z tego przesunięcia o wektor. Czyli tutaj w miejsce x-a byśmy uzyskali tego x-a 4 do potęgi właśnie x minus 1, no i tutaj by było minus 4. I teraz gdybym sobie narzuciła na to wartość bezwzględną, to po prostu starego x-a zamieniam nowym x-em, tak? Więc po prostu zamiast tego x-a tutaj pojawiłby mi się x właśnie w postaci wartości bezwzględnej. Tak? Czyli tutaj bym go przekształciła. Więc niestety nie byłoby to to samo. Dlatego bardzo ważne jest to, aby ta kolejność była dobra. W związku z czym zwracajcie uwagę i pamiętajcie, że działając na x-ach, to my tak jakby wyrywamy starego x-a z tej funkcji i wstawiamy w miejsce nowego przekształconego. Zaczynamy od narysowania funkcji y równa się 4 do potęgi x. Więc tak, dla jedynki byśmy mieli 4, no dla dwójki już 16, to bardzo dużo. Więc ta funkcja, ona byłaby mniej więcej taka. Teraz mogę sobie wziąć kolejny kolor, na przykład niebieski. Narzucam sobie wartość bezwzględną na x. Narzucając wartość bezwzględną na x, postępujemy w ten sposób, że dla x-ów właśnie dodatnich, nieujemnych, pozostawiamy funkcję bez zmian, a jeśli chodzi właśnie o to, co się dzieje na ujemnych x-ach, to zapominamy, że w ogóle tam była jakaś funkcja i robimy odbicie lustrzane tej prawej strony na lewą, tak? Czyli w taki sposób. Tutaj po prostu przerysowujemy tą funkcję, która była, na lewą stronę. Czyli uzyskaliśmy dwójeczkę w tym miejscu. No i teraz ostatnie, co trzeba zrobić, to przekształcenie końcowe, czyli przesunąć cały wykres funkcji o wektor 1 minus 4. Czyli o 1 sobie przesuwam i minus 4, czyli o 4 w dół. I to jest ten ostatni nasz już docelowy 4 do potęgi x minus 1 minus 4, czyli to jest to samo, co jak wyszliśmy z funkcji 2 do potęgi 2x minus 2. No i minus 4 poza. No i tutaj od razu nam wyszły też miejsca zerowe, prawda? Czyli takie punkty kluczowe to jest tak, ten wierzchołeczek tutaj to jest punkt 1 minus 3. Tutaj mamy miejsca zerowe, czyli mamy dwa punkty 0, 0, no i tutaj mamy 2, 0. Takie najbardziej kluczowe. No dobra, przejdźmy sobie do kolejnego wykresu, czyli to jest ten nasz podpunkt B. No i tutaj musimy narysować taką funkcję. No i zauważcie, że tak jak poprzednio mieliśmy jedną wartość bezwzględną, prawda? Możemy mieć oczywiście więcej wartości bezwzględnej, jeśli chcemy sobie działać przekształceniami, właśnie narzucaniem tych wartości bezwzględnych na x albo na y, ale tak jak w poprzednim zadaniu, to zauważcie, że mieliśmy jedną wartość bezwzględną na całości, tutaj mamy dwie osobne, tak? Gdybyśmy mieli wartości bezwzględne, ale tak na cebulkę, jedna w drugiej, na przykład coś takiego, no to też by się dało po prostu zrobić przekształceniami wykresu funkcji. Jeśli chodzi tutaj już o ten konkretny przypadek, to zawsze jak mamy takie dwie osobne wartości bezwzględne, to trzeba sobie umiejętnie te wartości bezwzględne opuścić. Czyli musimy podziałać na przedziałach, tak? Czyli opuścić właśnie te wartości bezwzględne i zapisać sobie tą funkcję w postaci klamerkowej. To najpierw sobie spróbujmy opuścić te wartości bezwzględne, oczywiście zapisując je w odpowiednich przedziałach. Więc tak, miejsca zerowe to tutaj mamy 2, tutaj mamy 0, tak? Czyli 0, 2. Obie te funkcje są funkcjami rosnącymi, x, x minus 2, czyli uzyskuję w takim razie 3 przedziały, minus nieskończoność 0, 0, 2 i 2 plus nieskończoność. Mam dwie
funkcje x minus 2 oraz x. Dla x minus 2 ja jestem minus, minus w tych pierwszych dwóch, dopiero tutaj mam dodatnie wartości, a dla x tutaj mam ujemne wartości, tutaj już dodatnie, prawda? Więc to moje x minus 2 minus x mogłoby być równe. Minus x dodać 2 dodać x, prawda? Bo minus minus x, kiedy x należy od minus nieskończoności do zera. Minus x dodać 2 minus x, kiedy x należy od 0 do 2 oraz x minus 2 minus x, kiedy x należy od 2 do plus nieskończoności, tak? I w takim razie to by się nam przełożyło na funkcję f następującą. F od x równe 2 do, no i tutaj by było 2 do drugiej po prostu, co nie? Kiedy x należy od minus nieskończoności do 0. Później mielibyśmy 2 do potęgi minus 2x dodać 2. Tak? Kiedy x należy od 0 do 2. No i później tutaj też się nam te x skracają, czyli f od x byłoby równe 2 do potęgi minus drugiej, no gdy x należy od 2 do plus nieskończoności. No i teraz będziemy musieli narysować sobie tą funkcję, ale przedziałami. Więc tak, 2 do drugiej to jest po prostu 4. No i to 4 to będzie po prostu funkcja stała, taka prosta dla całego tego przedziału minus nieskończoność 0, tak? I później mogę sobie też to 2 do minus drugiej narysować, bo 2 do minus drugiej to jest nic innego jak 1 druga do drugiej, czyli 1 czwarta. No to powiedzmy, że gdzieś tutaj. Dobrze, i zostało nam narysować tą funkcję, którą mamy w środku, czyli 2 do potęgi minus 2x dodać 2. No i żeby sobie ją narysować, ja sobie ją na początku troszeczkę przekształcę. 2 do potęgi minus 2x dodać 2 mogłoby być równe 2 do potęgi minus 2x minus 1, prawda? Czyli to by było równe 2 do potęgi minus 2, czyli 1 czwartą, do potęgi x minus 1. I narysuję sobie wykres funkcji 1 czwartej do potęgi x na początku. I 1 czwarta do potęgi x to byłaby funkcja następująca. Tutaj mielibyśmy punkt 0, 1. Dla minus 1 mielibyśmy 4, tak? Dla jedynki mielibyśmy 1 czwartą, no i później jeszcze mniej. Czyli ten wykres funkcji byłby mniej więcej w taki sposób, tak? Jeśli ten wykres funkcji byśmy przesunęli o wektor 1, 0, to otrzymalibyśmy właśnie wykres funkcji y równa się 1 czwarta x minus 1, tak? Czyli tutaj ten punkt by się przesunął, tutaj ten punkt by się przesunął i tutaj też ten by się przesunął, prawda? To są i tak tylko te x-y, które nas interesują. Ostatecznie dla tego wykresu funkcji, tak? Bo tutaj oczywiście mielibyśmy więcej, ale interesują nas tylko te x właśnie, które są w tym miejscu. Więc ostatecznie ten wykres funkcji, który otrzymaliśmy jako taki już końcowy, to jest ten fragmencik. Tutaj oczywiście się nam domyka to kółeczko, co nie? Ten fragmencik i tutaj ona już sobie idzie w taki sposób. Tutaj też oczywiście się nam domyka. No dobrze, w takim razie możemy przejść do ostatniego podpunktu. Jest to podpunkt C. No i musimy naszkicować taki wykres funkcji. No i tutaj mamy tak, 32 minus 4 do potęgi 1 druga x dodać 1. I to wszystko jest przez 8. Zauważmy, że ja na samym początku mogłabym sobie wszystko zapisać jako potęgi liczby 2. No bo 32 to jest 2 do piątej. Jeśli chodzi o to 4, to jest 2 do drugiej. I to by było do potęgi 1 druga x dodać 1, tak? I to jest jeszcze wszystko przez 2 do trzeciej. Czyli mamy tak, 2 do piątej minus 2 do potęgi 2 razy 1 druga x dodać 1. I to jest wszystko przez 2 do trzeciej. Więc to by było równe 2 do piątej przez 2 do trzeciej minus 2 do potęgi x dodać 2 przez 2 do trzeciej, tak? 2 do piątej przez 2 do trzeciej to jest 2 do drugiej, bo odejmujemy potęgi 5 minus 3 minus 2 do potęgi x dodać 2 minus 3. Czyli to by było 4 minus 2 do x minus 1, tak? No i znowu, jak podejść do naszkicowania wykresu tej funkcji? Zaczęłabym w pierwszej kolejności od naszkicowania wykresu 2 do x. Później odbiłabym ten wykres właśnie wzdłuż osi o x-ów. Dlaczego? Bo
dorzuciłabym sobie minus przed całym wykresem funkcji, tak? Czyli przemnożyłabym całe moje f przez minus 1. I dopiero jako trzeci krok przesunęłabym to o wektor 1, 4, tak? Czyli przesunęłabym cały wykres funkcji o wektor 1, 4. Dlaczego teraz, a nie na odwrót, tak? Czemu nie ten minus później? Bo zauważcie, że jeśli ja bym sobie najpierw wzięła funkcję 2 do x i później sobie przesunęła tą funkcję o wektor 1, 4, to otrzymuję 2x minus 1, dodać 4. I jak teraz bym sobie chciała zrobić minus, to musiałabym zrobić minus przed całością. I ten minus nie tylko wpłynąłby mi na to minus 2 do potęgi x minus 1, ale także tutaj. Czyli gdybym chciała sobie to minus f zrobić później, to musiałabym w tym miejscu zrobić minus i tutaj także minus, bo dzięki temu później uzyskałabym tutaj plus. Więc dałoby się oczywiście w innej kolejności, ale musiałabym to zrobić troszkę sprytniej, tak? Trzeba by było tutaj bardzo uważać, dlatego my zastosujemy tą kolejność, która według mnie jest troszkę bardziej może intuicyjna i na pewno mniejsza szansa, że właśnie ten minus byśmy gdzieś tutaj zgubili. Najpierw wykres funkcji 2 do x, no to po prostu to będzie taka funkcja, prawda? Hop. Teraz chcę sobie zrobić minus 2 do x. To nie robię nic innego, jak po prostu odbijam ten wykres funkcji. Tak? Hop. Hop. Ok, czyli tu jest y równa się minus 2 do x. I teraz przesuwając ten wykres funkcji o wektor 1, 4, ja przesuwam każdy punkt o 1 w prawo i 4 w górę. Okay, no i zauważcie, że tą moją oś o x-ów ja też bym mogła sobie przesunąć, bo ta moja oś o x-ów jest lewostronną asymptotą, tak? Więc ważne, żeby o tym pamiętać, że no to jest ta lewostronna asymptota. Tutaj punkt przecięcia z osią o y to by było jedna, druga. No dobrze, czyli to jest ten mój wykres docelowy, to jest ten mój wykres różowy. Mam nadzieję, że tutaj te przekształcenia wykresów funkcji, które wybrałam, obejmują praktycznie wszystkie trudności, z którymi można się spotkać przy właśnie przekształcaniu wykresów funkcji wykładniczych. Przejdźmy w takim razie do kolejnych zadań. Przed nami równania. Będziemy mieć teraz zadanka z równań i nierówności i na końcu będą dwa zadania z parametrem, więc nie uciekajcie, czekajcie do końca. Na pewno warto. Przechodzimy do kolejnego zadania i teraz na tapetę bierzemy równania wykładnicze. I tutaj w tym pierwszym zadaniu rozpatrzymy typ zadań prostych. Co przez to rozumiem? To znaczy, że mamy do czynienia z tego typu równaniem a do potęgi x1 równa się a do potęgi x2 lub w bardzo łatwy sposób da się nam sprowadzić właśnie do takiego równania, to nasze równanie wyjściowe. No i tak jest wtedy i tylko wtedy, kiedy x1 jest równe x2, czyli wtedy możemy sobie porównywać te wykładniki. No oczywiście przy założeniu, że a należy do przedziału 0 plus nieskończoność z wyłączeniem jedynki. No to zobaczmy, co my tutaj mamy. W pierwszym przykładzie mamy 2 trzecie i to jest całe do x równa się 27 ósmych. To 27 to jest 3 do trzeciej, a 8 to jest 2 do trzeciej, więc mogę sobie zapisać jako 3 drugie do trzeciej. No i już widzę, że wygląda to bardzo podobnie, tak? Czyli już jestem na dobrej drodze i teraz co ja mogę zrobić? No zamiast tego 3 drugie z tej prawej strony chcę mieć 2 trzecie, a to mogę w łatwy sposób uzyskać, bo 3 drugie to jest 2 trzecie do minus pierwszej, prawda? I to jest jeszcze do trzeciej potęgi. No to ja wiem, że w takiej sytuacji, jak mam jakieś a do m i to jest jeszcze do n, to mnożą mi się te wykładniki. Więc mam 2 trzecie do x równa się 2 trzecie do minus trzeciej, czyli x równa się minus 3. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu. Zauważcie, że dziedziną x jest zbiór liczb rzeczywistych, nie musimy sobie nic ograniczać, prawda? Tutaj w tych przypadkach. Weźmy sobie przykład b. 2 dziewiąte do 3x minus 7 równa się 9 drugich do 7x minus 3. I mamy bardzo podobną sytuację. Mamy 2 dziewiąte i 9 drugich, więc mogę sobie odwrócić na przykład 9 drugich i to będzie 2 dziewiąte do minus pierwszej, tak?
do minus pierwszej i to jest jeszcze do potęgi 7x minus 3. Więc ja wiem, że tutaj w tym miejscu mi się wymnażają te potęgi, prawda? Czyli lewa strona pozostaje bez zmian, a prawa strona zostaje zapisana jako minus 7x dodać 3, bo przemnożyłam 7x minus 3 przez minus 1. Więc tutaj będę mieć 2 dziewiąte 3x minus 7 równa się 2 dziewiąte do potęgi minus 7x dodać 3. Porównuję sobie w takim razie teraz te wykładniki i mam, że 3x minus 7 równa się minus 7x dodać 3. Czyli 10x po przerzuceniu tego minus 7x na lewą stronę równa się 10, tutaj po przerzuceniu minus 7 na prawo. Czyli x równa się 1. No i znowu, nie miałam żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o x, a dziedziną był zbiór liczb rzeczywistych, więc tutaj nie muszę nic więcej zakładać. Przykład c. No i tutaj zauważmy, że z tej prawej strony ja nie mam ani 2 trzecie, ani 3 drugie. Nie mam nic, co by sugerowało, że mam 2 trzecie w jakiejś potędze, prawda? Ale mam 1. A 1 to jest każda liczba do potęgi zerowej, tak? Czyli 1 to będzie cokolwiek, co byśmy chcieli do zerowej. No oczywiście przy założeniu, że to a należy do sumy 0, 1, suma 1 plus nieskończoność, tak? Czyli tutaj tą pożądaną podstawą jest 2 trzecie, więc mogę sobie zamiast 1 zapisać, że to jest 2 trzecie do zerowej, prawda? A lewą stronę pozostawię bez zmian. Czyli porównuję znowu sobie te potęgi. 4x kwadrat minus 1 równa się 0, 4x kwadrat równa się 1, x kwadrat równa się 1 czwarta, więc x równa się 1 druga lub x równa się minus 1 druga. I obie te odpowiedzi jak najbardziej mnie satysfakcjonują, bo nie muszę odrzucać żadnego x-a, tak? Dziedziną, powtarzam, jest zbiór liczb rzeczywistych, nie ma tutaj problemów. No i to są równania proste, tak? Czyli po prostu sprowadzamy sobie wszystko do takiej sytuacji, żeby mieć potęgi o tych samych podstawach i porównujemy właśnie po prostu te potęgi, tak? Zadanie piąte. Tutaj dalej mamy rozwiązać równania, ale już jest troszeczkę ciekawiej, tak? Czyli już się troszeczkę więcej dzieje. Więc przechodzimy do działania. Mamy 2 do potęgi x dodać 1 razy 5 do potęgi 1 minus 2x. To sobie dzielimy przez 5 do potęgi x razy. I tutaj już sobie tą czwóreczkę właśnie zamienię jako 2 do potęgi 2 i to jeszcze do potęgi 2x, tak? Tutaj tą prawą stronę pozostawię bez zmian i działamy z tą stroną lewą znowu. No to co, tu będę miała 2 do potęgi x dodać 1 razy 5 do potęgi 1 minus 2x. I tutaj sobie od razu dopiszę to 5 do potęgi x w mianowniku, a to 2 do potęgi 2 i to jeszcze do potęgi 2x to jest nic innego jak 2 do potęgi 4x, tak? No i oczywiście tą prawą stronę pozostawiam niezmienioną. I teraz ja mogę sobie przecież z powodzeniem to rozdzielić na dwa ułamki, bo miałam mnożenie, prawda? Więc dowolnie mogę tutaj działać. Więc uzyskuję 2 do potęgi x dodać 1 minus 4x, tak? To jest z działania na potęgach, ponieważ dwójka to była ta sama podstawa, więc jak mamy dzielenie, to sobie odejmujemy te wykładniki. Razy 5 do potęgi 1 minus 2x minus x. I to się równa 2 siódme do potęgi 1 minus 3x. Dobrze, więc tutaj uzyskuję 2 do potęgi 1 minus 3x razy 5 do potęgi 1 minus 3x. I to się równa 2 siódme do potęgi 1 minus 3x, tak? Czyli 10 do potęgi 1 minus 3x równa się 2 siódme do potęgi 1 minus 3x. No i co teraz możemy zrobić, tak? Bardzo trudna sytuacja, bo mamy 10 do potęgi 1 minus 3x, a z prawej strony mamy 2 siódme do potęgi 1 minus 3x, co nie? No i pytanie, w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić? Najłatwiej jest sobie podzielić przez jedną z tych stron, no to na przykład sobie podzielę przez 2 siódme do potęgi 1 minus 3x, bo zauważmy, wtedy, że z prawej strony dostaniemy 1 i to będzie zawsze jakakolwiek podstawa do potęgi 0, więc to jest dla nas atrakcyjne, a tutaj będziemy mieć 10 do potęgi 1 minus 3x dzielone przez 2 siódme do potęgi 1 minus 3x, tak? No i ja teraz przecież spokojnie mogę sobie to zapisać jako właśnie jedną
podstawę, tak? Bo będę miała 1 minus 3x jako wspólny wykładnik i tutaj będę miała 10 dzielone przez 2 siódme. A 10 dzielone przez 2 siódme to jest 10 razy 7 drugich, prawda? Więc jak mam 10 razy 7 drugich, to jest 35. Okej. Okay. No i to się równa 1. A 1 to może być 35 do zerowej. Czyli 1 minus 3x równa się 0, czyli 1 równa się 3x, więc x równa się 1/3. Czyli dość długo trzeba było tutaj wyliczać, żeby dojść do tego wyniku. W takim razie możemy sobie już zauważyć, że w sytuacji, kiedy mamy jakieś a do m równa się b do m, to bardzo atrakcyjnym pomysłem jest zrobienie sobie a przez b do potęgi m równa się 1, tak? Czy też b przez a do potęgi m równa się 1 i wtedy po prostu wiemy, że to nasze m musi być równe 0, bo to 1 to jest a przez b do zerowej. Dobrze, możemy sobie to w sumie tutaj zapisać kolorkiem, czyli a do m równa się b do m, czyli a przez b do m równa się 1, czyli m równa się 0. I to jest metoda, prawda? Tutaj dla tego przykładu. Dobrze, to przejdźmy sobie do zadania, do przykładu numer 2. No i tutaj znowu jest troszeczkę ciekawie, co nie? Bo mamy 4 do potęgi pierwszej, razy 4 do potęgi drugiej, razy 4 do potęgi trzeciej, razy i tak dalej, razy 4 do n i to jest 8 do 10. No i teraz, co my tutaj mamy? Możemy sobie zauważyć, że z tej lewej strony mamy 4 do potęgi razy 4 do potęgi i tak dalej, ale mamy to mnożenie, co nie? I zawsze ta podstawa potęgi to jest 4, więc moglibyśmy sobie z powodzeniem zapisać, że to jest 4 i w potędze jest suma tych wszystkich potęg, prawda? Ze wzoru. Ok, tu będzie 3 kropek aż do n i to się równa 8 do 10. No i uwaga, teraz patrzymy i zauważamy, że przecież tutaj my mamy do czynienia z sumą n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, prawda? To ile to będzie? To będzie 1 dodać n przez 2, no razy n, tak? W takim razie mamy 4 do potęgi, no i właśnie tutaj będziemy to mieć 1 dodać n, no przez 2 razy n, prawda? No i to jest równe 8 do potęgi 10. Bardzo już przyjemnie się zrobiło, ale jeszcze brakuje jednego przejścia, żeby już móc przechodzić do końcowych działań, bo mamy 4 jako podstawę z lewej strony i 8 z prawej. No i pytanie, czy te dwie liczby coś łączy? Tak, dlatego, że i 4 i 8 możemy zapisać jako pewne potęgi liczby 2, co nie? Czyli 4 to by było 2 do drugiej, no i to by było jeszcze do tej potęgi 1 dodać n razy n przez 2, więc od razu sobie mogę zrobić mnożenie, bo wiem, że w takiej sytuacji miałabym tutaj mnożenie. I tutaj bym miała 2 do trzeciej do 10, czyli 2 do 3 razy 10. To mi się pięknie skraca i co uzyskałam? Uzyskałam z lewej strony 2 do potęgi 1 dodać n razy n, a z prawej strony 2 do potęgi 30. No i teraz wiem, że to 1 dodać n razy n musi być równe 30. Tak? Czyli n dodać n kwadrat równa się 30. Przerzucam wszystko na jedną stronę. No i mogę sobie albo skorzystać z delty, albo może to n zapisać jako na przykład dodać 6n minus 5n, tak? Czyli spróbować bez delty, wyłączając czynnik przed nawias. I tak, z pierwszych dwóch wyłączam sobie n i mam n dodać 6, a z kolejnych dwóch wyłączam sobie minus 5 i też uzyskuję n dodać 6. Czyli mam n dodać 6, n minus 5 równa się 0, czyli albo n jest równe minus 6, no albo n jest równe 5. No ale zauważmy, że my tutaj mieliśmy do czynienia z liczbami 1, 2, 3 i tak dalej, czyli to n musi być tutaj w tym miejscu naturalne. Więc od razu sobie zapisujemy, że ta odpowiedź to jest n równe 5, bo tutaj to nie należy do naturalnych, tak? Czyli to jest nasze rozwiązanie. No dobrze. Przejdźmy sobie do kolejnego przykładu, jest to przykład C. Mamy 5 do potęgi 3x, dodać 25 minus 5
do potęgi x dodać 2 równa się 25 do potęgi x. Czyli tutaj wszędzie są te piąteczki w tle, prawda? Przez cały czas będzie 5 do pewnej potęgi. Ale no niestety nie uda się nam zrobić tego w ten sposób, że będziemy sobie po prostu porównywać te potęgi. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy dodawania i odejmowania, a nie mnożenie. Gdybyśmy tu wszędzie mieli razy, no to z powodzeniem robimy to poprzednimi metodami, nawet tymi z poprzedniego zadania, czyli sprowadza się to do łatwego równania wykładniczego. Niestety tutaj już tak łatwo nie jest. I wchodzimy w kolejny przykład, przykład równania wykładniczego, w którym musimy wykorzystać podstawienie. Gdzie to zostało zasugerowane? Zauważmy, że tutaj będzie 5 do pewnych potęg, tak? Tutaj mam 5 do trzeciej, to jeszcze do x, tutaj będę miała 5 do x, no to, że tu jest to plus 2, to na razie sobie pominiemy, a to mogę zapisać jako 5 do drugiej i to jeszcze do x, czyli 5 do 2x, czyli wszędzie mamy jakieś potęgi. To spróbujmy sobie na początku to właśnie zapisać w ten sposób, czyli 5 do x i to jeszcze do trzeciej, dodać 25 to może zostać, minus, i tutaj sobie zrobię 5 do x, nie dodać 2, tylko 5 do x razy 5 do drugiej, tak? Czyli już sobie odseparowuję to 5 do x-owej i przerzucę sobie jeszcze tutaj 5 do drugiej i to jeszcze do x-a, tak? I mogę sobie to z powodzeniem zapisać jako 5 do x i to do drugiej. I teraz wszędzie mam 5 do x, tak? Więc mogę sobie wykorzystać podstawienie. Niech t będzie równe 5 do x. I tutaj x są rzeczywiste, ale t musi już być dodatnie, tak? Bo zbiorem wartości tej funkcji 5 do x jest właśnie zbiór liczb rzeczywistych dodatnich. Czyli to t musi być większe od 0. I wtedy uzyskuję t do trzeciej, dodać 25, minus 25 razy t, bo to 5 kwadrat to jest 25, no i minus t kwadrat. I to się równa 0. Posegregowałam sobie tutaj to nasze równanie i zauważam, że mogę spróbować rozwiązać go metodą grupowania, bo z pierwszych dwóch mogłabym sobie wyłączyć t kwadrat i uzyskuję t minus 1 i tutaj także mogłabym coś wyłączyć i mogłabym wyłączyć właśnie 25, co przełożyłoby się na to, że też bym uzyskała t minus 1. I teraz t minus 1 to jest wspólny czynnik, tutaj będę miała t kwadrat minus 25, więc albo t minus 1 jest zerem, czyli t jest jedynką, albo t kwadrat minus 25 jest zerem, czyli t kwadrat jest 25, więc albo t jest piątką, albo t jest minus piątką. To t równe minus 5 jest mniejsze od zera, więc nas nie będzie satysfakcjonować, tak? Więc to jest sprzeczność z tym założeniem o t większym od zera, ale uzyskałem 2t. T może być jedynką lub t może być piątką, tak? A t to było nic innego jak 5 do x, więc albo 5 do x jest jedynką, albo 5 do x jest piątką, tak? Czyli 5 do x jest równe 5 do zerowej, bo 1 to jest zawsze jakakolwiek podstawa do potęgi 0, no albo 5 do x równa się 5 do pierwszej. Czyli albo x jest zerem, albo x jest jedynką. I oba te rozwiązania jak najbardziej nas satysfakcjonują. Weźmy sobie kolejny przykład znowu z podstawieniem. Mamy 3 do potęgi pierwiastek z x dodać 4, dodać 1, dodać 9 do potęgi pierwiastek z x dodać 4 równa się 4. I już na pewno przyszło Wam do głowy, że tutaj znowu super pomysłem będzie zapewne podstawienie, tak? No mamy 3 do jakiejś potęgi, dodać 9, a 9 to mogłoby być 3 kwadrat, prawda? Czyli tu byśmy mieli 3 do potęgi pierwiastek z x dodać 4. I tutaj jest to dodać 1, ale ja to dodać 1 od razu sobie zapiszę jako razy 3 do pierwszej, tak? Dodać, tu mamy 3 kwadrat i to jest wszystko do potęgi x dodać 4 pod pierwiastkiem, to się równa 4. Czyli zauważmy, że miałabym 3 razy 3 do potęgi pierwiastek z x dodać 4, dodać 3 do potęgi 2 razy pierwiastek z x dodać 4, ale ja sobie to mogę zapisać jako 3 do potęgi pierwiastek z x dodać 4 i to do kwadratu. No i minus czwóreczkę sobie przerzucę. No i teraz to podstawienie się nam wręcz nasuwa, czyli t równa się 3 do potęgi pierwiastek z x dodać 4, tak? T oczywiście musi być większe od 0. No i my sobie tak bardzo dużo tutaj podziałaliśmy, ale na początku jeszcze oczywiście powinna się nam pojawić dziedzina, tak? Dziedzinę wyliczamy z samego początku, czyli x dodać 4 musi być większe bądź równo od 0, więc x jest większe bądź równo od minus 4. No dobrze, mamy dziedzinę x-ową, mamy też założenie o tym naszym t i możemy przejść do działań, tak?
Tak naprawdę to T będzie większe bądź równe od 1, tak? Już Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że zauważmy, że my nigdy nie uzyskamy ujemnej potęgi tutaj, tak? A skoro to jest funkcja rosnąca, to my wiemy, że funkcja wykładnicza rosnąca dla x-ów nieujemnych przyjmuje właśnie wartości od 1 do plus nieskończoności, tak? Więc mogłabym sobie spokojnie zapisać takie założenie i ono byłoby jeszcze dokładniejsze. Dobrze, przechodzimy w takim razie już do podstawienia tego t, czyli 3 razy t dodać t kwadrat minus 4 równa się 0. Czyli t kwadrat dodać 3t minus 4 równa się 0. No i znowu mogę się tutaj pokusić o to, aby sobie to 3t rozbić na plus 4t minus t i tutaj minus 4 zostaje i pogrupować. Czyli będę miała t razy t dodać 4 minus t dodać 4 równa się 0. Czyli t dodać 4 razy t minus 1 i to się równa 0. Czyli albo t będzie równe minus 4, albo t będzie równe 1. No i oczywiście to jest sprzecznością. T równe 1 już nas satysfakcjonuje, prawda? Czyli to 3 do potęgi pierwiastek z x dodać 4 musi być równe 1. Czyli 3 do potęgi pierwiastek z x dodać 4 jest równe 3 do zerowej. Porównujemy sobie teraz te potęgi. I mamy pierwiastek z x dodać 4 równa się 0, czyli x dodać 4 równa się 0, więc x równa się minus 4 i to należy do dziedziny, więc to jest odpowiedzią w tym zadaniu. No dobrze, przechodzimy do ostatniego przykładu w tym zadaniu. I tutaj jest już sytuacja troszkę bardziej skomplikowana, nawet na pierwszy rzut oka. Mamy pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48 i to jest do potęgi x, dodać pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 48 do potęgi x równa się 14. No i tutaj na pierwszy rzut oka ani ta pierwsza liczba, ani ta druga nie wydają się w żaden sposób ze sobą powiązane. Ale zauważmy, że te liczby, one nie są tak naprawdę wyssane z palca, ponieważ te liczby łączy jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie jeśli sobie przemnożymy 7 dodać pierwiastek z 48 i to całe pod pierwiastkiem przez pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 48, to zauważcie, że mogę otrzymać wtedy tak. Pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48 razy 7 minus pierwiastek z 48, tak? To jest wszystko pod pierwiastkiem. I tutaj pod tym pierwiastkiem teraz mamy wzór skróconego mnożenia i to by było 49 minus 48, więc to by był pierwiastek z 1, czyli 1, tak? Co nam sugeruje, że dobrym pomysłem byłoby zastosowanie przemnożenia przez sprzężenie, tak? Bo skoro iloczyn tych dwóch pierwiastków daje nam 1, to spokojnie z tego sobie mogę wywnioskować, że na przykład pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 48 to jest nic innego jak 1 przez pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48, tak? Bo tworzę sobie tutaj właśnie równanie to równa się to i dzielę obie strony przez właśnie pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48, tak? Super, no to w takim razie mogę sobie to teraz tutaj podstawić i uzyskuję tak, pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48, to wszystko jest do potęgi x dodać i tutaj będę miała 1 przez pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48, tak? To jest do x i to się równa 14. No to teraz mogę sobie znowu zastosować podstawienie. T równa się pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48 do potęgi x. Sobie to możemy zapisać. No i teraz zauważmy, że t oczywiście ma być większe od zera. No i zauważam, że w takim razie mam t dodać 1 przez t, prawda? No bo tutaj mogłam sobie to z powodzeniem zapisać w taki sposób. Co nie? No i to jest równe 14, mnożę sobie przez t, wiem, że t jest na pewno większe od zera, czyli mam t kwadrat dodać 1 równa się 14t. Przerzucam sobie wszystko na jedną stronę i uzyskuję równanie kwadratowe. No i mogę oczywiście sobie policzyć tej deltę i to będzie minus 14 do kwadratu, czyli 196, minus 4 razy 1 razy 1, czyli 192. No to sobie zauważam, że to 192 to jest nic innego jak 64 razy 3. Więc pierwiastek z tego 192 to jest pierwiastek ze 64 razy 3, czyli 8 pierwiastków z 3. No i uzyskuję dzięki temu dwa rozwiązania, T1, T2. No i tak, T1 to będzie 14 minus 8 pierwiastków z 3
przez 2, czyli to by było 7 minus 4 pierwiastki z 3. A te 2 to będzie 14 dodać 8 pierwiastków z 3 przez 2, czyli 7 dodać 4 pierwiastki z 3. No dobrze, no i tutaj zauważam, że to moje T1 i to T2 oba są dodatnie, więc tak, więc T jest równe albo 7 minus 4 pierwiastki z 3, albo T jest równe 7 dodać 4 pierwiastki z 3. Tak. Zauważając, to 4 pierwiastki z 3 to jest nic innego jak pierwiastek z 16 razy 3, czyli pierwiastek z 48, tak? Więc mogłam sobie zapisać, że pierwiastek z 48 to jest 4 pierwiastki z 3, więc to się też nam na pewno za sekundkę przyda. No to skoro tak, no to T to było nic innego jak pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48, prawda, do x-a, no i to ma być równe 7 minus 4 pierwiastki z 3. No to mogę sobie tutaj zapisać od razu już 7 minus pierwiastek z 48. No i zauważam, że tutaj mogłabym sobie skorzystać z tego, że to jest równe 7 dodać pierwiastek z 48 do x-a, a tutaj, że to jest równe pierwiastek z 7 minus 48 pod pierwiastkiem i to do kwadratu, prawda? No i teraz zauważam, że tutaj z lewej strony pozostaje mi to bez zmian, a z prawej sobie zapisuję, że to jest 1 dzielone przez 7 dodać pierwiastek z 48 i to jest tutaj do drugiej, więc to będzie 7 dodać pierwiastek z 48, okej, pod pierwiastkiem do x-a równa się 7 dodać pierwiastek z 48 i to całe pod pierwiastkiem i to do potęgi minus 2, no to teraz x równa się minus 2. Tak? Czyli po dłuższych tutaj działaniach udało się nam. X jest równe minus 2, no a zauważmy, co by było tutaj. Tutaj mielibyśmy bardzo podobną sytuację. 7 dodać pierwiastek z 48 i to całe pod pierwiastkiem i to jeszcze do x-a jest równe właśnie 7 dodać 4 pierwiastki z 2, czyli pierwiastek z 48. To już sobie mogę zapisać, że to jest pierwiastek z 7 dodać pierwiastek z 48 do kwadratu. I dzięki temu od razu tutaj mogę sobie przyrównać, że x równa się 2. Tak, czyli mam dwie odpowiedzi, x należy do takiego dwuelementowego zbioru, minus 2 i 2. No dobrze, czyli to według mnie było bardzo fajne, ciekawe zadanie, takie najtrudniejsze z tych wszystkich do tej pory, ale tutaj coś, co warto z tego wyciągnąć, to właśnie jak będziemy mieć pierwiastek z na przykład 8 minus pierwiastek z 63, tak? To zauważmy, że gdybyśmy mieli 8 dodać pierwiastek z 63 i to jeszcze pod pierwiastkiem, to oczywiście też byśmy tutaj mieli 1, tak? Czyli wszędzie tutaj jest ta różnica o 1, tak? Gdybyśmy sobie podnieśli jedno i drugie do kwadratu, to różnica ich jest równa 1, więc to nam tutaj przekłada się później na tą jedyneczkę. Warto zapamiętać, żeby na to zwracać uwagę. Przechodzimy teraz do zadania szóstego, a w zadaniu szóstym czeka na nas 5 nierówności wykładniczych. Jeśli chodzi o nierówności wykładnicze, to oczywiście te najłatwiejsze nierówności wykładnicze to są nierówności tego typu. A do potęgi x1 mniejsze od a do potęgi x2. Czyli mamy do czynienia z tą samą podstawą, no i będziemy sobie dążyli do tego, żeby porównywać właśnie te wykładniki. Ale tutaj uwaga, wszystko zależy od tego, jakie to a jest. To albo będziemy sobie porównywać wykładniki bez zmiany znaku nierówności albo ze zmianą. Czyli dla a należącego od 0 do 1 taka nierówność będzie prawdziwa, no wtedy i tylko wtedy, kiedy x1 będzie większe od x2, tak? Czyli tutaj się nam pojawia ta zmiana znaku. A jeśli a będzie należało od 1 do plus nieskończoności, to nie nastąpi zmiana znaku, czyli po prostu będziemy porównywać sobie te wykładniki bez zmiany znaku nierówności. No dobrze, i od tego zaczynamy. To spróbujmy zmierzyć się z podpunktem a. Mamy 5 szóstych do potęgi x kwadrat razy 6 piątych do potęgi 1 minus 2x ma być mniejsze od 25 trzydziestych szóstych. No i na samym początku, co ja zauważam? 5 szóstych i 6 piątych jak najbardziej mają ze sobą całkiem dużo wspólnego. Wystarczy, że to 6 piątych zapiszę sobie jako 5 szóstych do potęgi minus pierwszej, prawda?
czyli tutaj mi się pojawi ten minusik i tutaj pozostawię to 5 szóstych do potęgi x kwadrat bez zmian. A jeśli chodzi o tą prawą stronę, to tutaj sobie zapiszę, że 25 trzydziestych szóstych to jest 5 szóstych, ale do kwadratu. I już wszystko sprowadziłam do tej samej potęgi. No i co teraz mogę z tym zrobić? Mogę sobie zauważyć, że 5 szóstych do potęgi x kwadrat razy 5 szóstych do potęgi minus 1 minus 2 x tu w nawiasie, to będzie równe 5 szóstych do potęgi x kwadrat minus 1, no dodać 2 x, tak? Czyli mogę sobie tutaj te potęgi po prostu dodać. No i to ma być mniejsze od 5 szóstych do potęgi 2. No i teraz zauważam, że to moje 5 szóstych jest właśnie z przedziału 0,1, prawda? Czyli zauważcie, że będzie się to tyczyło tej pierwszej sytuacji, prawda? Czyli ja sobie porównuję tutaj jakieś potęgi, ale muszę pamiętać o tej zmianie znaku. Czyli zostanie mi x kwadrat dodać 2x minus 1 ma być większe od 2, tak? Czyli ze względu na to ten znak nierówności się nam zmieni. To przerzucam sobie wszystko na jedną stronę. No i zauważam, że tutaj bym miała do czynienia ze wzorem skróconego mnożenia x dodać 1 do kwadratu. Więc jak sobie narysuję oś, zaznaczę miejsce zerowe równe minus 1, parabola byłaby skierowana do góry, no to widzę, że tutaj rozwiązania to jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 1. No i to jest odpowiedź w tym tutaj zadanku. Przechodzimy do podpunktu B. 16 do potęgi x minus 2 ma być większe bądź równo od 4 do potęgi x. I tutaj już będziemy mieć troszeczkę trudniejszy przypadek, ale zauważmy, że i 16 do potęgi x i 4 do potęgi x mają ze sobą coś wspólnego. No tą czwóreczkę, prawda? Bo 16 mogłabym zapisać jako 4 kwadrat i to wszystko do potęgi x. No minus 2 i to jest większe bądź równo od 4 do potęgi x. Czyli będę mieć 4 do potęgi x i to do kwadratu minus 4 do potęgi x minus 2. To ma być większe bądź równe od zera, tak? Czyli przerzuciłam sobie wszystko na jedną stronę. I co teraz tutaj zauważamy? Zauważamy, że to 4x jest wspólne, czyli kolejną metodą jest po prostu podstawienie, tak? Czyli te będzie równe 4 do potęgi x. I tutaj oczywiście muszę sobie założyć, że t jest większe od zera. Kiedy robimy podstawienie, to nasze t tak naprawdę musi leżeć w zbiorze wartości tej funkcji, za którą robimy podstawienie. Czyli zbiór wartości funkcji 4 do potęgi x to jest właśnie przedział od zera do plus nieskończoności, lewostronnie otwarty. W takim razie t też musi należeć do tego samego przedziału, czyli t jest większe od zera. I co uzyskaliśmy? T kwadrat minus t minus 2 większe bądź równe od zera i mogę sobie teraz albo policzyć delta, albo na przykład zapisać to w ten sposób, że to minus t to jest minus 2t dodać t minus 2, to ma być większe bądź równe od zera, czyli t razy t minus 2 dodać t minus 2 ma być większe bądź równe od zera i uzyskuję t dodać 1 t minus 2 większe bądź równe od zera. Czyli miejscami zerowymi byłoby minus 1 i 2, tak? Ramiona byłyby skierowane do góry, no i większe bądź równe, czyli w taki sposób byśmy sobie to rozwiązali. Ale pojawia się nam tutaj to t większe od zera, prawda? Czyli tu jest 0, no to w takim razie tylko t większe od zera nas będą satysfakcjonować. No to zauważmy, że interesuje nas ten przedział od 2 do plus nieskończoności lewostronnie domknięty, czyli t jest większe bądź równe od 2, więc 4 do x jest większe bądź równe od 2. No i tutaj znowu mogę sobie zauważyć, że 4 to jest nic innego jak 2 kwadrat, tak? Czyli będę miała 2 do potęgi 2x większe bądź równo od 2 do pierwszej. No i tutaj mogę sobie zauważyć, że to moje 2 jest większe od 1, tak? Skoro tak, to będziemy mieć do czynienia z tą drugą sytuacją, prawda? Tutaj. Tak? Czyli będziemy mogli sobie przyrównywać te wykładniki, ale już tutaj bez zmiany znaku. Czyli 2x jest większe bądź równo od 1, więc x jest większe bądź równo od 1 drugiej. Tak? Nie mieliśmy tutaj żadnego ograniczenia. Dziedziną był zbiór liczb rzeczywistych, więc to jest odpowiedź w tym zadaniu. No i możemy sobie przejść do podpunktu numer C. No i co tutaj mamy? Tutaj zauważam, że i to 3, i to 7, i to 49, i 9, no
są ze sobą w jakiś sposób powiązane, tak? Jestem w stanie wszystko zapisać przy pomocy jednej potęgi. I ta podstawa tej potęgi to będzie właśnie 3 siódme, więc do tego będę dążyć i mam tak, 3 siódme do potęgi 4x minus 3 przez x dodać 2. No i teraz zastanówmy się, jak ja mogę właśnie zapisać przy pomocy tej potęgi o podstawie 3 siódme ten pierwiastek czwartego stopnia z 49 przez 9. No to na początku mogę sobie zapisać, że to 49 przez 9 to jest nic innego jak 7 trzecich do kwadratu, tak? Więc to będzie równe 7 trzecich do potęgi 2 czwarte, czyli 7 trzecich do potęgi 1 druga, prawda? Tutaj w tym miejscu zastosowałam sobie wzór z tablic. Więc zapisuję sobie, że to jest większe bądź równe od 7 trzecich do potęgi 1 drugiej. No i znowu, zauważmy, że mamy już tą taką postać, że pewne a do potęgi jest większe bądź równe od tego samego a do jakiejś innej potęgi. I tutaj jedyne, co musimy sobie jeszcze ustalić, to jaka jest ta podstawa tej potęgi w stosunku do jedynki, większa czy mniejsza. No to tutaj zauważam, że to jest większe od 1, tak? Skoro tak, to ten znak nierówności się nam nie zmieni, kiedy będziemy porównywać same wykładniki. Czyli 4x minus 3 przez x dodać 2 jest większe bądź równe od 1 drugiej. No i teraz co tutaj powinnam zrobić? Oczywiście już na samym początku powinnam sobie zauważyć, że dziedziną tego mojego równania dla odmiany nie jest zbiór liczb rzeczywistych, tylko to jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem dwójeczki, prawda? Wynika to stąd, że mamy to x plus 2 w podstawie i to x plus 2 musi być różne od zera, tak? I teraz co ja bym mogła zrobić? No mogłabym sobie to wszystko przenieść na jedną stronę, czyli 4x minus 3 przez x dodać 2 minus 1 druga jest większe bądź równe od zera. No to teraz mogę sobie to sprowadzić wszystko do wspólnego mianownika, tak? I teraz tak, żeby sprowadzić do wspólnego mianownika, to przemnażam sobie tutaj ten pierwszy ułameczek przez 2 i licznik i mianownik, a ten drugi przez x plus 2. Okej, okay. No i to ma być większe bądź równe od zera. Czyli teraz tak, wiem, że tym wspólnym moim mianownikiem jest 2 razy x plus 2 i co otrzymałam? Otrzymałam 8x minus 6 minus x minus 2. I to ma być większe bądź równe od zera. No dobrze, no i teraz musimy sobie tylko to uporządkować i zostaje nam 7x minus 8 przez 2 razy x dodać 2. I to ma być większe bądź równe od zera, czyli będziemy mieć 7x minus 8 razy x dodać 2, tak? Bo tutaj sobie przemnażam przez 2, x dodać 2 w kwadracie. No i to ma być większe bądź równe od zera. I teraz będę sobie to mogła zaznaczyć na osi, bo tak, moje miejsca zerowe to jest 7x równe 8, czyli x równe 8 siódmych, okej? I x równe minus 2, tak? Czyli tutaj mam minus 2, tutaj będę mieć 8 siódmych. No i ramiona są skierowane do góry. Mamy większe bądź równe, ale właśnie, zawsze jest jakieś ale. I tutaj wchodzi nam ta nasza dziedzinka, wyrzucamy sobie tą minus dwójeczkę, prawda? Czyli odpowiedź w tym zadaniu to jest minus nieskończoność minus 2 otwarty przedział, suma 8 siódmych do plus nieskończoności domknięty przedział, tak? I to będzie odpowiedź w tym zadaniu. Pora przejść do podpunktu D, przedostatniego w dzisiejszym zadaniu. No i tutaj oczywiście także musimy się pobawić z dziedziną, ponieważ no mianownik nie może być zerem, prawda? Czyli 3 minus 3 do minus x musi być różne od zera, czyli 3 musi być różne od 3 do minus x. No ja teraz sobie mogę zapisać, że 3 to jest nic innego jak 3 do pierwszej i to ma być różne od 3 do minus x, czyli 1 musi być różne od minus x, tak? To już wiemy z tych równań wykładniczych, więc x musi być różne od minus jedynki, tak? W związku z czym dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 1. No i teraz dopiero możemy przejść do działania. No dobrze, i coś, co sobie mogę zauważyć teraz, to, że mam 3 do potęgi minus x i 3 do potęgi minus x i mam 1 trzecią do potęgi x. No ale przecież 3 do potęgi minus x to jest to samo, co 1 trzecia do potęgi x, prawda? Bo 3 do potęgi minus x to jest 1 trzecia do x, ponieważ minus robi nam właśnie odwrotność, co nie? To mogę sobie wszystko zapisać jako 1 trzecia do potęgi x.
No i teraz zauważam, że to 1/3 do potęgi X to są jedyne potęgi, jakie posiada. Więc mogę sobie zawsze podstawić zmienną pomocniczą T. No i oczywiście T musi być większe od 0. No i teraz uzyskuję, że T jest większe bądź równe od 2T przez 3 minus T. No i oczywiście nie dość, że T będzie większe od 0, to T będzie musiało być różne od 3, no bo 3 minus T na pewno nie będzie mogło być 0, prawda? No i teraz ja mogę sobie to przemnożyć przez 3 minus T w kwadracie. Pamiętajcie, że no nie mogłabym sobie tego po prostu przemnożyć przez 3 minus T. Zresztą tak samo jak tutaj wcześniej, nie mogłabym sobie tego przemnożyć przez 3 minus 3 do minus x obustronnie, bo ja nie wiem, jaki jest tego znak, tak? 3 minus t może być też ujemne. Więc przemnażam sobie przez ten kwadrat i uzyskuję t razy 3 minus t do kwadratu jest większe bądź równo od 2t razy 3 minus t. Prawda? Przenoszę sobie wszystko na jedną stronę i mam t razy 3 minus t kwadrat minus 2t 3 minus t. I to ma być większe bądź równo od 0. No i mam teraz troszeczkę tych wspólnych czynników, prawda? Więc sobie je wyłączam przed nawias. I to t razy 3 minus t jest wspólne i w nawiasie mi zostaje 3 minus t, no minus 2. Tak? To ma być większe bądź równo od 0. Czyli mam t razy 3 minus t razy i tutaj będę miała 3 minus t minus 2. To ma być większe bądź równo od 0. Czyli mam t razy t minus 3 i tutaj sobie z tego nawiasu minus wyłączyłam. I tutaj zostaje mi 1 minus t. Większe bądź równo od 0. I jeszcze sobie tutaj ten minusik wyłączę z tego nawiasu i on podziała w ten sposób, że z tego minusa, który miałam, zrobi mi się plus, prawda? No dobrze, i uzyskałam trzy miejsca zerowe. 0, 1, 3, prawda? I teraz tak, patrzę sobie, skoro to jest wielomian, to jest nierówność wielomianowa, tak? Patrzę sobie teraz, jaki byłby ten wykładnik najwyższej potęgi. Równy byłby 1, prawda? Bo wszystkie minusiki sobie już wyłączyłam i nie mam nic przed tutaj właśnie tym t. Więc zaczynam rysować od góry. Każdy z tych pierwiastków jest jednokrotny, więc nic mi się tutaj nie odbije. Okej, więc rozwiązaniem tej nierówności jest te należące od 0 do 1, suma 3 plus nieskończoność, tak? Ale jeszcze oczywiście tutaj wchodzi mi ta informacja o tym moim t, a mianowicie t nie może być równe trójce, prawda? Tu powinnam sobie otworzyć, więc tutaj tak, że ten nawias powinien być otwarty. No dobrze, i teraz w takim razie uzyskuję, że tak, t jest większe bądź równe od 0 i mniejsze bądź równe od 1 lub t jest większe od 3, tak? Więc zamiast t sobie wrzucam 1/3 do potęgi x i ona ma być większa bądź równa od 0, mniejsza bądź równa od 1 lub 1/3 do potęgi x ma być większa od 3. Więc rozdzielam sobie to tutaj na dwie nierówności i zamiast tego 1 piszę już 1/3 do zerowej, tak? No i tutaj oczywiście x jest rzeczywisty, bo zauważcie, że zawsze funkcja wykładnicza jest większa bądź równa od 0, a tutaj muszę sobie odwrócić znak nierówności, tak? Czyli przy porównywaniu tych wykładników odwracam znak nierówności, bo 1/3 była mniejsza od jedyneczki, tak? Była z przedziału 0,1. Więc ostatecznie z tych dwóch uzyskujemy, że x jest większe bądź równe od 0. No ale tutaj się nam pojawiało lub 1/3 do potęgi x jest większa od 3, a 3 to jest 1/3 do potęgi minus pierwszej. No i znowu tutaj 1/3 jest z przedziału 0,1, więc możemy sobie porównywać te potęgi, ale trzeba pamiętać o zmianie znaku, czyli x jest mniejszy od minus 1, tak? Czyli lub x jest mniejszy od minus 1, więc z tego wynika, że x należy, no i co my tutaj mamy? Możemy sobie to zaznaczyć. Mamy, że x ma być mniejszy od minus 1 i x ma być większy bądź równy od 0, prawda? I dodatkowo jeszcze wchodzi nam ta dziedzina zbiór liczb rzeczywistych z włączeniem minus jedynki. No minus jedyneczka tutaj już jest wyrzucona, więc ostatecznie uzyskujemy minus nieskończoność minus 1, suma 0 plus nieskończoność. I to 0 jest domknięte.
No dobrze, i to by było na tyle w tym podpunkcie. Przechodzimy do ostatniego podpunktu w tym zadaniu. Tutaj zauważam, że dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. No ale niestety, tutaj nie mamy już tak pięknej sytuacji, bo to 2x dodać 1 i 4x dodać 2, no nie wyglądają tak samo i te podstawy 3 i 5 też nie wyglądają tak samo i co więcej, nie za bardzo wiem, jak mogłabym trójkę i piątkę ze sobą jakkolwiek powiązać, prawda? Ale zauważam, że to 2x dodać 1 i 4x dodać 2 mogłabym spróbować jakoś sobie właśnie powiązać, czyli mogłabym sobie dwójeczkę wyłączyć przed nawias i dostałabym właśnie 2x dodać 1 w nawiasie, tak? I teraz 3 do potęgi 2x dodać 1 zostawiam, a z tej prawej strony podnoszę sobie piątkę do drugiej potęgi i uzyskuję 25 do potęgi 2x dodać 1. No i tutaj już sytuacja jest bardzo przyjemna, prawda? Bo mogę sobie to obustronnie podzielić przez 25 do potęgi 2x dodać 1. I tutaj pamiętajcie, nic się nie dzieje. Ja wiem, że to jest zawsze dodatnie, bo funkcja wykładnicza ma właśnie zbiór wartości równy zbiór liczb rzeczywistych dodatnich, prawda? Czyli nigdy mi nie osiągnie nic ujemnego ani zera. Więc nie muszę się o nic tutaj martwić i uzyskuję 3 do potęgi 2x dodać 1 dzielone przez 25 do potęgi 2x dodać 1. I to ma być większe od jedyneczki. No i teraz tutaj zauważam, że mogę sobie to zapisać właśnie jako jedną podstawę i mam 3 przez 25 do potęgi 2x dodać 1. I to ma być większe od jedyneczki. No i znowu ja wiem, że jedyneczkę mogłabym sobie zapisać jako 3 przez 25 do zerowej, prawda? No i teraz mam te same podstawy i wystarczy, że porównam sobie wykładniki, ale tutaj muszę to zrobić ze zmianą znaku, ponieważ 3 przez 25 jest z przedziału 0,1. Tak, i stąd właśnie ta zmiana znaku. No dobrze, czyli 2x jest mniejsze od jedyneczki, minus, czyli x jest mniejsze od minus 1 drugiej. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu, no bo nic nie wyrzucaliśmy sobie z dziedziny. No dobrze, przechodzimy sobie do zadań z parametrem, czyli przed nami dwa ostatnie zadania w dzisiejszym filmie. No i co my tutaj mamy zrobić? Funkcja f określona jest następującym wzorem. 4 razy 2 do potęgi x minus 1 minus 1, gdzie x jest rzeczywisty. Mamy wyznaczyć wszystkie wartości parametru m, gdzie m należy do rzeczywistych minus minus 2. Dla których równanie wartość bezwzględna z f od 1 minus x minus 5 jest równe m minus 3 przez m dodać 2. No i tutaj dość sporo się będzie działo, tak? No więc tak, na początku musimy sobie spróbować naszkicować ten wykres funkcji f, tak? 4, ale 4 sobie już zapiszę jako 2 do drugiej razy 2 do potęgi x minus 1 minus 1. Czyli to będę miała 2 do potęgi x dodać 1, tak? Minus 1. Więc tak. Mogę sobie zacząć od narysowania, żeby narysować całą tą funkcję f na początku, to od narysowania wykresu y równa się 2 do potęgi x i później przekształcenia go o wektor minus 1 minus 1, tak? I wtedy uzyskam właśnie wzór funkcji 2 do potęgi x dodać 1 minus 1. Więc od tego sobie tutaj zaczniemy. 2 do potęgi x będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób. Jeśli chodzi o drugą funkcję, to przesuwam tą pierwszą właśnie o wektor minus 1, minus 1, czyli 1 w lewo i 1 w dół. Tak, czyli zmieni mi się oczywiście także asymptota tutaj, ta pozioma, y równa się 0. No dobrze, i zostaje nam ten wykres funkcji niebieski, prawda? No i teraz muszę się zastanowić, w jaki sposób ja mogę rozwiązać to zadanie. Tak, tutaj jeśli mamy odseparowany od x-ów ten parametr, to ja zazwyczaj proponuję rozwiązywać tego typu zadania właśnie graficznie, tak? Bo mamy sprawdzić, dla jakich m-ów to równanie ma dwa rozwiązania różnych znaków, tak? To znaczyłoby tyle, że jeśli sobie narysujemy, to będziemy patrzeć, na jakiej prostej y równa się to m minus 3 przez m plus 2, dla jakiego właśnie tego y, my otrzymamy dwa punkty przecięcia, ale jeden będzie po stronie x-ów ujemnych, a drugi po stronie x-ów dodatnich, tak? Więc tutaj tego typu zadania właśnie najlepiej robić sobie graficznie. M jest odseparowany i dodatkowo pojawiają się nam wartości bezwzględne.
W związku z czym proponuję właśnie naszkicować ten wykres funkcji f1 minus x minus 5. To co możemy sobie zrobić? My mając f od x, to proponowałabym na początku sobie zrobić funkcję f od minus x, tak? I to możemy zrobić po prostu odbijając sobie tą naszą funkcję niebieską, którą mamy względem osi OY, tak? To możemy sobie to zrobić. Czyli co bym uzyskała? Tutaj ten punkt by mi się nie zmienił, asymptota by mi się nie zmieniła. Okej. Ta funkcja wyglądałaby mniej więcej w ten sposób, prawda? Okej, czyli to jest już nasza funkcja numer 3. I teraz zauważmy, że ja mogłabym przesunąć sobie to o wektor. No ale teraz jest uwaga, o jaki wektor. Spójrzmy sobie na to. To jest to samo, co f od minus x dodać 1, prawda? Minus 5. Ale jeśli ja bym sobie to przesunęła o wektor minus 1, to pamiętajcie, że ja wtedy zastępuję x-a, zastępuję tak naprawdę wartością x plus 1, tak? Ale przecież przed tym moim x-ikiem był minus, tak? Więc wtedy uzyskałabym minus x minus 1. Więc to by znaczyło tyle, że najlepiej jest sobie zauważyć, że tutaj mogę to właśnie zapisać w taki sposób, tak? I dzięki temu ja teraz wiem, że ja sobie to muszę przekształcić o wektor 1 na x-ach i minus 5 na y-ach, tak? No dobrze, więc przekształćmy to. Weźmy sobie kolejny kolorek. Weźmy sobie w takim razie tutaj zapiszmy f od minus x minus 1 minus 5. Skoro tak, to ja sobie przesuwam i teraz tak, co sobie przesunę? Przesunę sobie na pewno o minus 5 tą całą asymptotę. No i każdy punkcik przesunę o 1 na prawo i 5 w dół. W taki sposób będzie teraz ta funkcja wyglądać. No i ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to nałożyć sobie wartość bezwzględną. No dobrze, jak sobie to będziemy robić, to ja przeniosę sobie ten nasz rysuneczek. Okej, więc tak, przenieśliśmy sobie ten rysuneczek, ale zostawiliśmy sobie tylko ten ostatni, tak? I teraz, jeśli ja sobie nakładam na całą moją funkcję wartość bezwzględną, to, czyli to, co jest dodatnie, ja sobie zostawiam właśnie powyżej osi, czyli to będzie ten fragmencik, a to, co jest ujemne, muszę odbić. To, żeby to odbić, muszę sobie też przenieść asymptotę. I pamiętajcie, że ona w chwili obecnej jest na poziomie minus 6. Tak? Bo na początku ją przesunęłam o minus 1 i później jeszcze o minus 5. Tak, no i odbijam sobie te takie strategiczne punkty, czyli to będzie tutaj punkcik 2, później 4, 5, no i tutaj mieliśmy jeszcze połóweczkę, tak? Czyli ten nasz wykres będzie w taki sposób sobie przebiegać. No i mnie interesuje taka sytuacja, że ta moja wartość bezwzględna z f od 1 minus x minus 5 jest równa m minus 3 przez m dodać 2. I ona ma mieć dwa rozwiązania różnych znaków. To zauważmy, że to się będzie działo tak naprawdę w tym pasie, prawda? Tak, czyli od dwójeczki do właśnie szósteczki, tak? Oczywiście tej otwartej. Bo zawsze jak sobie przetnę, to mam jedno rozwiązanie dodatnie, a drugie właśnie ujemne. Czyli wizualnie zauważyliśmy, że to nasze m minus 3 przez m dodać 2 musi być na pewno większe od 2 i to m minus 3 przez m dodać 2 musi być mniejsze od 6. I sobie to teraz rozwiązuję i mogę sobie to przemnożyć przez m dodać 2 do kwadratu obustronnie i uzyskam 2 razy m dodać 2 do kwadratu mniejsze od m minus 3 m dodać 2. I m minus 3 razy m dodać 2 ma być mniejsze od 6 razy, sobie możemy troszkę przesunąć, 6 razy m dodać 2 kwadrat. Rozwiążmy sobie najpierw tą pierwszą. To przerzucę sobie wszystko na jedną stronę i wyłączę sobie m dodać 2 przed nawias. I co mi zostanie? Zostanie mi 2 razy m dodać 2, czyli 2m dodać 4, minus m minus 3, czyli minus m dodać 3, bo tutaj mi się ten znak zmieni. To ma być mniejsze od 0. Oczywiście tutaj jest obraz kwadratu. Czyli mam tak, m dodać 2 i tutaj będę miała m dodać 7, prawda? I to ma być mniejsze od 0. No dobrze, więc tak, będę miała dwa miejsca zerowe, minus 7, minus 2. Ramiona są skierowane do góry, ale zauważmy, że mnie interesuje wszystko, co jest mniejsze od 0, czyli to będzie ten fragmencik, tak? Czyli tutaj byśmy mieli, że m należy od minus
7 do minus 2. To przejdźmy do tej drugiej nierówności. No i tutaj co? Znowu sobie mogę wszystko przenieść na jedną stronę. I wyłączyć m plus 2 przed nawias. I uzyskam wtedy m minus 3 minus 6 razy m plus 2. Czyli mam minus 6 razy m, więc minus 6m. Minus 6 razy 2, czyli minus 12. I to ma być mniejsze od 0. Czyli m dodać 2 razy minus 5m minus 15. I to ma być mniejsze od 0. Czyli tak, moje miejsca zerowe to jest m równe minus 2 lub minus 5m równa się 15, czyli m równa się minus 3, więc mam dwa miejsca zerowe, minus 3, minus 2. Ramiona byłyby skierowane w dół, tak, kółeczka otwarte i mnie interesuje wszystko, co jest mniejsze. Czyli minus nieskończoność minus 3, minus 2 plus nieskończoność. No dobrze, więc ostatecznie, skoro tutaj mamy i, co ja uzyskam? Minus 7, minus 2, minus 3 i tutaj mam taki przedział, tutaj będę mieć takie, tak? I część wspólna, no to to jest minus 7 do minus 3. No i to minus 2, które tam rzeczywiście na początku było z tej dziedziny wyrzucone, jak najbardziej dalej jest wyrzucone. Dobrze, więc zapiszmy sobie odpowiedź. M należy od minus 7 do minus 3. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu, czyli podsumowując, to pierwsze zadanie z parametrem. Co tutaj jest takiego charakterystycznego? Charakterystyczne jest to, że to tm, czyli parametr, jest oddzielony, odseparowany od tego x, prawda? I co więcej, pojawia się nam wartość bezwzględna narzucona na cały wykres, czyli już wiemy po wyglądzie tych funkcji tego równania, że będziemy musieli zrobić troszeczkę tych przekształceń wykresu, tak? I to jest fajne, bo automatycznie nas właśnie nakierowuje na metodę. Musimy dobrze narysować wykres i później właśnie sprawdzić, w jakim pasie na wykresie to nasze m minus 3 przez m dodać 2 musi się mieścić, aby te rozwiązania były dwa przeciwnych znaków. Przechodzimy do zadania ósmego, ostatniego w tym filmie. Dla jakich wartości parametru m równanie 4 razy 9 do potęgi x dodać 4m razy 3 do potęgi x minus 3m dodać 4 równa się 0. Ma tylko jedno rozwiązanie. No i tutaj pierwsza rzecz, jaka rzuca się nam w oczy, to jest właśnie to 9x i 3x, prawda? One są tutaj problematyczne, bo gdyby nie to, to zadanie wydawałoby się nam dość znajome i przypominałoby nam troszeczkę zadanie z parametrem z funkcji kwadratowej. Ale tutaj mamy do czynienia z równaniem wykładniczym, prawda? No i mamy to 9x i mamy to 3x, ale znowu to wygląda dość podobnie, tak? I 9x i 3x, no jest to znajome. I tak, 9x to jest nic innego jak 3 kwadrat do potęgi x, czyli 3 do potęgi 2x, czyli 3 do potęgi x do kwadratu, tak? No i teraz już zauważamy, że mamy 3x, mamy 3x kwadrat w tym naszym równaniu. I jeśli udałoby się nam podstawić za to nasze 3xt, to uzyskalibyśmy właśnie równanie kwadratowe z parametrem. No to możemy sobie tutaj zastosować właśnie to podstawienie. No dobrze, i teraz zobaczmy, o co nas proszą. Proszą nas o jedno rozwiązanie, ale uwaga, jedno rozwiązanie x-owe, tak? Więc zastanówmy się, jakby się to nam przełożyło na te nasze t. Z każdego t, ale uwaga, t większego od zera, my uzyskamy dokładnie jednego x-a. Więc zadanie może się nam sprowadzić do tego, że po prostu my będziemy chcieli mieć takie rozwiązania TT, aby wśród tych rozwiązań było dokładnie jedno rozwiązanie T większe od zera, prawda? Bo wtedy dostaniemy dokładnie jedno rozwiązanie x-owe. No i pytanie, czy musimy mieć tylko jedno rozwiązanie T? No nie do końca, prawda? Możemy mieć dokładnie jedno T, czyli wtedy będziemy mieć deltę równą 0, ale to nasze t0 będzie większe od zera, tak? I wtedy rzeczywiście to się nam przełoży na x1.
No okej, ale możemy jeszcze dopuścić sobie drugą możliwość. I druga możliwość jest taka, że ta delta jest większa od zera, czyli mamy dwa rozwiązania, ale jedno z tych rozwiązań jest dodatnie, a drugie obojętnie jakie, ale byleby też nie dodatnie. Więc co możemy zrobić? No, możemy sobie tutaj zapisać, że T1 razy T2 jest mniejsze od zera, czyli mamy wtedy do czynienia z taką sytuacją, że jedno rozwiązanie jest dodatnie, drugie jest ujemne, tak? No ale mogłoby się też tak zdarzyć, że jedno rozwiązanie będzie dodatnie, a drugie rozwiązanie będzie zerem. I wtedy też jak najbardziej to spełnia nasze założenie, ale tutaj niestety już musimy sobie dorzucić T1, dodać T2 większe od zera, tak? No bo T1 razy T2 będzie równe 0, jeśli przynajmniej jedno z tych rozwiązań będzie zerem. No ale tak naprawdę wtedy drugie mogą być plusem albo minusem, a my nie chcemy uzyskać takiej sytuacji, że mamy ujemne rozwiązanie i zero, tylko chcemy mieć sytuację dodatnie i zero, więc stąd te trzy warunki. No dobrze, zauważmy, że wszędzie i tak będziemy potrzebować delty, więc sobie ją wyliczmy. To będzie 4m kwadrat minus 4 razy 4 razy minus 3m dodać 4. To jest 16m kwadrat minus 16 minus 3m dodać 4. Mogę sobie tą 16 wyłączyć przed nawias i uzyskuję m kwadrat dodać 3m minus 4. No to możemy sobie zacząć jedyneczkę. Niech to będzie 1 i 2. Delta równa 0. No to tak będzie wtedy i tylko wtedy, gdy to nasze 16 razy m kwadrat dodać 3m minus 4 będzie równe 0, tak? Czyli m kwadrat dodać 3m minus 4 ma być 0. No i tutaj co moglibyśmy zrobić? No moglibyśmy policzyć delta m, ale możemy sobie także to dodać 3m zapisać jako dodać 4m minus m. I teraz z tych pierwszych dwóch składników wyłączyć m przed nawias i zostaje nam m plus 4, no a z kolejnych sika i też zostanie nam m plus 4, tak? No i to ma być równe oczywiście 0. Czyli mamy m plus 4 razy m minus 1 równe 0, czyli m jest równe minus 4 lub m jest równe 1. No dobrze, no i tutaj jest jedyneczka, no to jeszcze dwójeczkę sobie policzmy i tutaj mamy T0 większe od 0. No a T0 to jest nic innego jak minus b przez 2a, czyli minus 4m przez 8, tak? No i to ma być większe od zera, czyli minus 4m ma być większe od zera, czyli m ma być od zera mniejsze. No i teraz jedyneczka i dwójeczka, no to tutaj mieliśmy klamerkę, więc musimy wziąć część wspólną, czyli mamy tak, z pierwszego mamy, że m należy do takiego dwuelementowego zbioru minus 4, 1, a z drugiego m jest mniejsze od zera. Czyli m należy takiego zbioru minus nieskończoność 0, tak? No to zauważmy, że stąd dostajemy, że m równa się minus 4 i to jest do naszej jedyneczki rzymskiej. No to teraz rzymska. No i co będziemy mieć tutaj? Możemy sobie ponumerować to jako 3 i 4. Więc tak, trójeczka, delta większa od 0. Czyli 16 razy m kwadrat dodać 3m minus 4 ma być większe od zera. Ja sobie już skorzystam, że to jest 16 razy m dodać 4m minus 1, tak? No bo wiem, że to m kwadrat dodać 3m minus 4 jest równe m dodać 4 razy m minus 1, bo tutaj robiłam sobie pewne przekształcenia, ale nie zmieniałam znaku, prawda? Nie przemnażałam przez nic, więc po prostu mogę to wykorzystać i to ma być większe od zera. No i wiem, że mogę sobie teraz tą nierówność rozwiązać przy pomocy osi. Zaznaczam sobie miejsca zerowe. Ramiona byłyby skierowane do góry. No i skoro to ma być większe od zera, no to m należy od minus nieskończoności do minus 4. Suma od 1 do plus nieskończoności. No i to jest nasza trójeczka. Jeśli chodzi o czwóreczkę, to tutaj mamy T1 razy T2 mniejsze od 0. To już musimy sobie wykorzystać wzór Wieta i T1 razy T2 to jest C przez A. Czyli w naszym przypadku to będzie minus 3m dodać 4 przez 4. I to ma być mniejsze od 0. Mogę sobie to z powodzeniem przemnożyć przez 4 i uzyskuję minus 3m dodać 4 mniejsze od 0. No i teraz mam minus 3m jest mniejsze od minus 4, więc dzieleniu przez minus 3. No i tutaj pojawia się nam oczywiście wykrzyknik spowodowany tym, że przecież my mamy mnożenie przez coś ujemnego, a mnożymy nierówność, więc zmienia się nam ten znak nierówności, czyli m jest większe od 4 trzecie. W takim razie
M należy od 4 trzecie do plus nieskończoności. No i zauważmy, że podsumowując sobie i trójeczkę, i czwóreczkę, ja będę musiała wziąć iloczyn tych przedziałów, prawda? No to ta ich część wspólna to jest od 4 trzecie do plus nieskończoności. No dobrze, no to teraz ostatnia część, czyli delta większa od zera i T1 razy T2 równe 0. Czyli tak, tutaj mamy trójeczkę i mogę sobie znowu to ponumerować 5, 6, 7. I tak, jeśli chodzi o piąteczkę, to ona jest dokładnie taka sama jak trójeczka, czyli m należy od minus nieskończoności do minus 4, suma 1 plus nieskończoność. Jeśli chodzi o szósteczkę, no to tutaj mamy T1 razy T2 równe 0, czyli minus 3m dodać 4 przez 4 równe 0, czyli m równe 4 trzecie, tak? Tutaj ta szósteczka i czwóreczka są bardzo do siebie podobne. A siódemeczka to jest coś nowego. I siódemeczka to jest T1 dodać T2 większe od zera. T1 dodać T2 to jest także wzór Wieta i tutaj mamy do czynienia ze wzorem T1 dodać T2 równe minus B przez A. Czyli u nas to będzie minus 4M przez A, czyli przez 4. I to ma być większe od zera, tak? Czyli te czwóreczki mi się tutaj skracają, przemnażam sobie przez minus 1, czyli m ma być od zera mniejsze. No i zauważmy, że tutaj uzyskaliśmy taką sytuację, że m ma należeć do tego przedziału minus nieskończoność minus 4, suma 1 plus nieskończoność, m ma być równe 4 trzecie i m ma być mniejsze od zera. No i tutaj uzyskujemy m należące do zbioru pustego, no bo to m równe 4 trzecie nie jest mniejsze od zera, tak? Już tutaj od razu to widzimy, to się wyklucza, czyli szósteczka i siódemeczka się nam wykluczają. No więc tutaj mamy zbiór pusty, czyli tak, 1, 2 i 3 to były trzy osobne przypadki, w których sobie rozważaliśmy nasze rozwiązania. W takim razie 1 lub 2 będzie występować lub 3 i tutaj bierzemy sobie sumę, no to z tego wynika, że m należy do jednoelementowego zbioru minus 4, suma przedział 4 trzecie do plus nieskończoności. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu. No dobrze, tu jest jeszcze jedna rzecz, na którą sobie warto zwrócić uwagę. A mianowicie, zauważcie, że w tym zadaniu chcieliśmy mieć tylko jedno rozwiązanie, prawda? I jedno rozwiązanie także zapewniłaby nam taka sytuacja, że mielibyśmy funkcję liniową, powiedzmy obec tego, prawda? Która miałaby jedno rozwiązanie dodatnie. Ale tutaj w ogóle tej sytuacji nie będziemy brać pod uwagę, bo mamy do czynienia z funkcją kwadratową, której współczynnik kierunkowy, czyli ten przy najwyższej potędze, jest równy 4. Więc on nie zależy od m, więc nawet nie będziemy mieli możliwości sobie wyzerować go, prawda? I sprawdzić, co by się działo, gdyby to nie była funkcja kwadratowa. No dobrze, mamy w takim razie tą sytuację z m-ami. Oczywiście tutaj rozważyliśmy wszystkie możliwości i nie musieliśmy już rozważać funkcji liniowej, już powiedzieliśmy sobie dlaczego. I zauważmy tą różnicę pomiędzy siódmym a ósmym zadaniem. W siódmym mamy wartość bezwzględną i m-y są odseparowane od x-ów, a tutaj w ósmym zadaniu te m-y są przyklejone, tak? Do tego 3 do potęgi x, czyli te m-y i x-y stanowią całość, nie będziemy w stanie tego odseparować. Dlatego tutaj sprowadzamy to do równania wielomianowego poprzez podstawienie, a w poprzednim zadaniu poprzez przekształcenia wykresu funkcji rysowaliśmy tą funkcję i później patrzyliśmy na jakim y-ku ona spełnia te założenia z treści zadania. No dobrze, to by było na tyle. Pamiętajcie oczywiście o lajkowaniu, o subskrypcji i o komentowaniu. Zapraszam już do kolejnych filmów, które się w najbliższym czasie ukażą i oczywiście do tych, które już się ukazały. Cześć!